to panie sędzia, faulu nie było. Siemanko wszystkim, z tej strony Karol Zakrzewski, Mikołaj Lipiński, a to jest KOP 5, już 5. To jest KOP 5, powtarzam, KOP 5. O czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy o dwóch wysokich porażkach hiszpańskich zespołów z zespołami włoskimi. Oczywiście zachęcamy was do dyskusji, do komentowania tego filmiku i do wypowiadania się na temat tych dwóch niecodziennych spotkań ćwierćfinałowych. To były niesamowite ćwierćfinały, więc i to będzie niesamowity odcinek KOP. Jak zawsze. Jak zawsze. Trzymajcie się mocno, oglądamy. Dobra, jedno pytanie podstawowe odnośnie tego meczu. Był karny, czy nie było? Piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw. Ty też pewnie jesteś ciekaw. Tak trochę. Tak trochę. Ja wiem swoje. Klasycznie, także w tym odcinku nie mogło zabraknąć humoru Mikołaja, który tak uwielbiacie i za który łapkujecie te filmy i mam nadzieję, że będziecie łapkować dalej. Więc Mikołaj, zaczynaj. Wiesz jak ogółem, czy wszyscy wiecie, jak nazywa się czytnik płyt kompaktowych w Rzymie? CD-ROM. CD-ROMA. To już mi scusi, mi scusi. Mi scusi. Zaczynamy od pierwszego kosmicznego ćwierćfinału. To był wtorek, to był wtorek. Wieczorowa pora. Wieczorowa pora, wszyscy już kładli się spać. A Roma zniszczyła Barcelonę. Ja wiem, że ty jesteś kibicem Barcelony, nie ukrywasz tego. Tak. I powiedz mi, co czułeś, kiedy Manolas strzelił gola na 3-0? Przede wszystkim nie jestem jakimś tam strasznie fanatycznym kibicem Barcelony. Okej. Okay. Ale w każdym razie mi ale się wydaje, kciuki że... za... No oczywiście, że trzymam kciuki, chciałbym, żeby Barcelona wygrywała wszystko, co się da. Ale wydaje mi się, że bardziej niż trzeci gol dla Romy, bardziej bolało mnie to, w jaki sposób grała Barcelona. Czyli gol był jakby wynikiem gry, no to nie był jakiś fart czy coś, piłka się nie odbiła, no niechcący wpadła do bramki. Po prostu to był wynik słabej gry Barcelony, która powinna to spotkanie zdominować, strzelić jednego, dwa gole i sobie ustawić już po prostu drogę do półfinału. Więc tutaj no, najbardziej bolało mnie to, że Barcelona grała bez jaj, Roma grała walecznie zdecydowanie. No to byli prawdziwi Barcelona po prostu stylem, no styl Barcelony doprowadzał do płaczu na pewno kibiców nie, Barcelony, no. Ale i kibiców jakichkolwiek piłkarskich, nie? No ja nie wiem, w ogóle nie wiem co się stało z piłkarzami Barcelony, bo oni tak jakby przyjechali trochę na wycieczkę, tylko że no ale właśnie. Zobacz, ogólnie Barcelona w Lidze Mistrzów w tym sezonie, no nie gra wielkich spotkań. Miała Chelsea, która też, no może nie ledwo, ale też w kiepskim stylu wygrała z Chelsea. Z Romą pierwszy mecz też, Roma bardzo dobrze grała w pierwszym meczu. Okej, okay, wygrała po mecze, po golach samobójczych. Ale to już mówiliśmy w ostatnim kopie, tak. Że oni w tym pierwszym meczu z Romą nie zagrali nic nadzwyczajnego. Mieli dokładnie. Cztery bramki strzelone. A co ciekawsze, to w tym, zobacz, że w tym spotkaniu bramki dla Romy strzelali ci, co strzelili wcześniej bramki dla Barcelony. I to jest samobójcze. Piękne. To jest piękne. Oczywiście, że tak. To jest piękne. Ale ja muszę ci się przyznać, że jak jak Roma strzeliła tego trzeciego gola, to ja, wiesz, zacząłem wymachiwać rękoma. Cieszyłeś się, przyznaj się, że ci cieszyłeś, bo byłeś za Romą. Znaczy, nie, ja nie wierzyłem w tą Romę i przyznaję bez bicia, że ja po prostu nie wierzyłem w tą Romę. Jak oni strzelili tego trzeciego gola, zacząłem wymachiwać rękami, że moja dziewczyna pyta mnie, co się stało. Ja mówię jej, strzelili, 3-0, 3-0. Ta pierwsza minuta, nie? To był, druga. To był taki moment, że wiesz, że po prostu, nie, naprawdę, mi Barcelona nie przeszkadza. Jakby awansowała, to okej. Okay. Ja nie mam nic przeciwko Barcelonie, ale chodzi mi o to, że to był taki podniosły moment dla całej piłki nożnej, że obudził się we mnie Janusz Romy. Ja w ogóle myślę, że ćwierćfinały z tego roczne będą wspominane jeszcze długo, bo takich niespodzianek to nie pamiętam. No, ja od kiedy oglądam Ligę Mistrzów, a już jestem trochę lat mam, no nie pamiętam takich ćwierćfinałów jak teraz. Zaraz będzie o drugim meczu ćwierćfinałowym, który no też tak, ale mówię ogólnie, no, wiadomo, że nagrywamy to już po meczach ćwierćfinałowych. Naprawdę, według mnie to jest właśnie piękno piłki, nie? Z jednej strony tak słaba gra Barcelony po prostu przeraża, ale z drugiej strony to jest piękno piłki, że po wysokiej przegranej, gdzie my nawet w kopie, prawda? Pamiętasz, w poprzednim kopie mówimy, a nie, Barcelona na pewno nie pozwoli. Nie pozwoli, że rozpędzić, a tu nagle bum! Bum! Dokładnie. Ja nie wiem co Di Francesco im puścił przed tym meczem, ale może Gladiatora z Russellem Crowe, bo oni byli tak napakowani, po prostu no oni grali po twarzach, po ruchach, po tym jak biegali. Ja nie widziałem statystyk po tym meczu, ale przypuszczam, że i tak biegowo wyglądali dużo lepiej niż Barcelona, która grała jakby przyjechana z Paris, nie? To było 11 wojowników, którzy po prostu gryźli każdy, dokładnie. Każdy metr boiska, walczyli do upadłego. Nie wiem czy
widziałeś, na Fangolu była taka wlepa, że Leo Messi, to są oczywiście ploteczki wyniesione z szatni, że niby Leo Messi w przerwie meczu i po meczu oskarżył o tą porażkę przede wszystkim Umtitiego i Alba. Tych dwóch piłkarzy zawaliło, ja nie wiem. No, powiem ci tak, no to takie głupoty gadanie, bo zawalili niby obrońcy, tak? No ale nic nie zostało strzelone. Wystarczyło, żeby ktokolwiek strzelił bramkę, czy to Messi, czy ktokolwiek inny z ataku i już by ten mecz był wygrany, więc nie można obwiniać o porażkę, bo tu jakby Barcelona nie może sobie mówić, nie powinniśmy przegrać, oni powinni sobie mówić, powinniśmy wygrać. I okej, Roma mogła strzelić 3 gole i wtedy rzeczywiście, ale powinni strzelić 4, nie? I wtedy rzeczywiście mógłby Messi powiedzieć, no ja się napracowałem, nacharowałem jak wół, strzeliłem 4 bramki, a wy puściliście 3? Nie, no jasne, rozumiem, jasne, nie? Jasne. Ale sam nic wielkiego w tym meczu nie pokazał, nic nie zrobił, nie zabłysnął. No, jakby porównując go nawet do Cristiano Ronaldo, no to w Lidze Mistrzów Messi no nie istnieje przy nim, jest po prostu jakimś bladym cieniem samego siebie, nie? Ja widziałem taki fajny komentarz, który też dobrze podsumowuje grę Barcelony w meczu z Romą, że jeżeli najwięcej biegał i najbardziej się chciało staremu Iniesie, to tak. smutno to świadczy w ogóle o poziomie dokładnie. Barcelony. Też była taka wlepa na Fangolu, że ten lot powrotny z Rzymu do Barcelony, podobno chyba, no nie muszę ci mówić, że był w tak tragicznych nastrojach. Piłkarze Barcelony mieli mówić, że kilkukrotnie powtórzyć, że przegrywając z Romą tak naprawdę oddali Ligę Mistrzów Realowi Madryt. A to jeszcze bym też... Ja też! No. Mamy, widzicie, no, ta Liga Mistrzów jest tak niesamowita w tym roku, to już mówię, te pucharowe mecze, że ja bym tu jeszcze się nie podniecał Realem, nie podniecałbym się jeszcze nikim. Bo tu jest Bayernem, właśnie. Tu jeszcze mamy jeszcze zawodników, którzy... Znaczy zawodników, w sensie drużyny, które... Tu jest tak, Liverpool naładowany zwycięstwem z Manchesterem City i Roma naładowana takim comebackiem z Barceloną. A nie oszukujmy się, dwa pozostałe zespoły, czyli Real i Bayern są po słabych meczach. Po bardzo słabych meczach. Nie przekonali. Ćwierćfinałowych. W porównaniu do tego, co zagrała Roma w obu spotkaniach i Liverpool w obu spotkaniach. Bo to oba, byliśmy oba spotkania. Tak, jasne. Stylowo, no to co pokazała przecież Roma w obu meczach, no mistrzostwo świata. A teraz jeszcze taka ciekawostka. W 2016 roku w fazie grupowej Ligi Europy Athletic Bilbao spotkał się z Sassuolo. I trenerem wówczas Athletic był Valverde, czyli obecny trener Barcelony, a trenerem Sassuolo był obecny trener Romy Di Francesco. No i jak to się skończyło? Wiadomo, Sassuolo wygrało 3-0 z Athleticiem Bilbao, czyli Di Francesco znowu pojechał Valverde 3-0. I co tu dużo gadać? W zeszłym roku Barcelona odrobiła straty w kosmiczny sposób, zapisała się po raz kolejny w historii Ligi Mistrzów z PSG, później odpadła z Juventusem, a teraz sama doznała na własnej skórze, jak to jest odrabiać straty i przegrywać. Cóż, nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze. Wiesz, jak się nazywa elegancko ubrany sędzia meczu Real Juventus? Aż straciłem głos. No nie wiem. Michael Oliver Janiak. Yes. A teraz przechodzimy do drugiego kosmicznego ćwierćfinału Real Madrid-Juventus. Powiedz mi na wstępie, karny był czy nie było? No oczywiście, że według mnie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Nie, no wydaje mi się, że wszystkie te powtórki uwzględniają to, co widać, tak? Nie przekonują cię? Nie przekonują, bo po pierwsze nie wiem, czy była tam smulka, czy nie było. Nie wiem, czy było tam pchnięcie od tyłu, czy nie było. Nie wiem, czy piłka trafiła, czy noga trafiła w piłkę, czy w żebra. No, nie jestem w stanie stwierdzić tego na podstawie tych wszystkich powtórek, które oglądałem, a wiadomo, roi się od nich w internecie. Myślę, że sędzia tak zdecydował, tak uważał i jest okej. I tyle, no. Czasami po prostu nie wszystko jesteśmy w stanie stwierdzić, wiesz. Jesteśmy w stanie stwierdzić, nie wiem, spalonego, tak, bo to widać. Jesteśmy w stanie stwierdzić rękę, to też nawet nie, bo to też jest interpretacja sędziego, ale tutaj powtórki nie oddają wszystkiego, bo nie wiadomo, czy on został pchnięty i dlatego upadł, czy po prostu upadł, bo się potknął, czy upadł, bo chciał symulować, czy dostał w żebra po prostu. No. Ale wiesz, to też nie wiemy, co tak naprawdę piłkarz w tym momencie Vázquez myślał, bo to ciężko w ogóle stwierdzić. No, poczuł na sobie rywala, rywal wszedł według mnie agresywnie. Agresywnie, to było widać. Ale to jest agresywnie, ale to nie jest, wiesz... Wjechał w niego jak żuk w bazar. Właśnie nie, o to chodzi, że zobacz, że wcale nie wjechał w niego. Ja nawet teraz oglądaliście, przed nagrywaniem kopa, że on bokiem, on nie wjechał w jego plecy i to według mnie
też pokazuje, że nie jestem przekonany, czy był faul. Gdyby rzeczywiście wjechał w plecy i wykopał piłkę, to byłby faul. Od razu bym powiedział, że jest faul. Ale on właśnie próbował ominąć. Ale według mnie to jest trochę bezmyślność Benatti. No a co miał zrobić? No nie, no mógł interweniować, no ale jeżeli gość się rozpędza, całą tak naprawdę... Ale zobacz, wchodzi, no, zobaczysz, jeszcze jak... tą piłkę trafia później, bo on najpierw trafia rywala, no, dopiero później. Tego. No jak to nie wiem? No nie wiesz tego, no nie widziałeś tego, czy on, co najpierw? Co ja widziałem? Może oglądaliśmy inny mecz. Może oglądaliśmy inne powtórki. Ja uważam, że sędzia... Dobra. Pokazał, że ma... Wiesz co ma? Ma, wiem. Wiesz, poniżej pasa. Cojones, o! Dobra, co myślisz o całym meczu? O całym meczu? Ta ostatnia akcja, okej. Okay. Ale co myślisz o postawie Realu, co myślisz o postawie Juventusu? Czy według ciebie te włoskie drużyny pokazały w tych ćwierćfinałach, że jednak będą się liczyć w piłce, czy weszły na wyższy poziom? Właśnie dla mnie to było super i myślę, że dla wszystkich kibiców Serie A było super, że... Super, że zarówno Roma, jak i Juventus, obie te drużyny pokazały, że Serie A może się liczyć, że ej, dali znak, że słuchajcie, Serie A nie jest tak źle, jak niektórzy mówią. Popatrzmy, że Roma jest średniakiem Serie A. No właśnie, tak naprawdę nie... I wiesz, i jedzie sobie z taką... Znaczy średniakiem, jest dobrą drużyną, no, ale szans na mistrzostwo nie ma. No nie ma. Więc... W każdym razie mi się wydaje, że... Juventus zagrał naprawdę mądrze. Porównując grę Barcelony z wtorkowego meczu z Romą, mhm, do tej gry Realu ze środowego meczu z Juventusem, no to według mnie Real przynajmniej grał w piłkę, mieli swoje sytuacje, chociażby to uderzenie piętą Bale'a. Tam naprawdę były momenty, gdzie pod bramką Juventusu robiło się gorąco. Jasne, że tak, ale i tak wydaje mi się, że patrząc na doświadczenie Realu, to powinni zagrać lepiej. To że zagrali lepiej niż Barcelona z Romą, nie stwierdza, że zagrali... Gorzej się udało. Barcelona z Romą. Może tak, może gorzej się po prostu nie dało, ale ich też uratowała ta bramka, nie? Ale wydaje mi się, że po prostu wiesz co, zespoły z Hiszpanii po prostu po wygranych wysokich pierwszych spotkaniach podeszły sobie, wiesz, spacerkiem, nie? Ale to jest słabe podejście. Ale wiesz, ale Real ma już nauczkę w postaci Barcelony, nie? On tu już powinno się zapalić. Ej, nie lekceważmy przeciwnika. A Juventus właśnie był taki nagrzany, zmotywowany tym, co zrobiła Roma. Tak. A ja powiem ci tak, wpadła ta pierwsza bramka dla Juventusu, to tak siedziałem i pomyślałem sobie, nie, to nie jest możliwe. Nie zrobią tego, nie zrobią. Potem druga. Mówię, nie, to nie jest możliwe. Później trzecia, mówię, zrobili to. No i... Wiadomo, później ten karny, ale... Problemem był to, że nie strzelili bramki w Madrycie, nie? A w Turynie. W Turynie. I właśnie tutaj Juventus może mieć do siebie największe pretensje, że tak totalnie im nie wyszedł ten mecz w Turynie. Dokładnie, no ale... Bo gdyby było inaczej, to... No ale wiadomo. Tutaj, chociaż Roma, nie? Tylko, że Roma jeszcze lepiej, bo strzeliła na wyjeździe, tak? No właśnie. Więc tutaj... A Juventus, ten pierwszy mecz i znowu wracamy do tej czerwonej kartki Dybali. Co by było, gdyby? Nie, to nie ma co dybać. A powiedz, nie ma co dybać nad Dybalą. Dybalać. Powiedz mi, co czułeś, jak zobaczyłeś Wojtka Szczęsnego, który podnosi się z ławki rezerwowych i jedzie bronić rzut karny Ronaldo? Znaczy wiesz, ja w ogóle myślałem, wierzyłeś, że... Wierzyłeś, że wyciągnie? Ale dobrze się rzucił, no tylko ten nie, wyczuł był... go. Wyczuł go, tylko że... do obrony, no nie. Karny to była perfekcja. Tak. Ronaldo po prostu... Żeby obronić ten karny, to ten Szczęsny już musiałby stanąć w tym rogu, zanim jeszcze ten strzał był oddany, bo to musiałby był... mieć drabinę. Dokładnie. Że tam, nie? Wiesz, albo jakiś wyskok, albo nie wiem, musiał być Małyszem, no cokolwiek. Tak, no. O. Wiatry, jest... podnarty, coś, tak. Rękawice. Tak. No nie, no w każdym razie no świetnie strzelił karnego, tutaj nie mamy co, no, nie do obrony był, no nie do obrony. No, myślę, że tutaj, jak są specjaliści od bronienia karnych, bramkarze, powiedzcie, czy wy bronilibyście takiego karnego, nawet jeżeli byście wiedzieli, że ten karny tam będzie strzelony. Nie wiem, jaki musiałby być zasięg rąk, żeby to wyciągnąć. Nie ma szans, to jest nie jakiś ma kosmos. Dobra. No i co? No nic, no wydaje, no, nie, Real gra dalej. Ale teraz pomyślmy sobie, dlaczego tak się stało. Bo Real gra dalej, okej, ale zagrali słaby mecz. Wydaje mi się, że jednak w dzisiejszym futbolu, tak okiem trenerskim trochę już powiem, że wydaje mi się, że jednak mentalność, czyli nastawienie do meczu plus taktyka i dyscyplina taktyczna potrafią wygrać mecz. Pokazała to Roma. Pokazała to Roma, pokazał to Juventus, tak, który też właśnie tą walecznością, tą dyscypliną w ataku, w obronie, no myślę, że takie były założenia, oni zrobili te założenia, nie? Bo teraz po prostu potrafią wygrać mecz, który jest no, nie do wygrania tak naprawdę, nie? No bo żeby ten mecz nazwać wygranym, to oni musieliby wygrać 3-0. No i proszę, 3-0 mamy do tam końcówki, tak? Do 10 minuty 3-0 jest, nie? Tak samo Roma. Żeby uznać ten mecz wygrany, to nie musieliby wygrać 1-0, 2, tylko 3. Zrobili to, tak? Ja myślę, to że wiesz... Nie są zespoły, to nie jest liga, to nie są zespoły typu nawet Milan, nie, Chelsea, no, tylko to są... To jest czołówka, top topów europejskich. Gigancji. I oni jadą z nimi jak chcą, dlatego, bo są zdyscyplinowani, bo są nastawieni, wiesz, mocno do przodu,
i nie mają nic do stracenia, a nie tracą bramek. Wszystko tkwi w głowie. Tak jest. I podejście mentalne to jest przygotowanie, tak. to jest to. Może nawet dlatego lepiej czasem przegrać w pierwszym meczu, żeby wyjść naładowanym w drugim meczu. Nie będziemy wspominać o innych meczach, ponieważ inne mecze, szczególnie Bayern, nie pokazały nic ciekawego. Jeżeli chodzi o Liverpool, może byśmy tutaj coś jeszcze powiedzieli. Czy jest coś do powiedzenia? Nie, nie ma. Nie, Liverpool wygrał. Tak. To się liczy. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, podobało Ci się nasze gadanie, to zostaw łapę w górę i koniecznie subskrybuj Z Boiska do Sieci, bo u nas zawsze się coś dzieje. Szczególnie jak wypijemy za dużo kawy. A to się dzieje co tydzień. A to się dzieje co tydzień przed kręceniem kopa. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się, a jakże, za tydzień. Puh! Puh!